Pychotka. Jestem uzależniony od kakała. Całe życie kakao. Całe życie. Normalnie najlepszy napój na świecie. Dla mnie. I teraz tak, co bym chciał powiedzieć i podsumować, jeśli chodzi o wszystkie moje pecety, które nazbierałem ostatnimi czasy, które wylądowały po drugiej stronie, można powiedzieć, mojego pokoju. I co tak naprawdę z tymi pecetami się stało. I co chciałbym Wam powiedzieć, bo to ma trochę znaczenie w tym momencie, tym bardziej, że zrobiłem Wam z poprzednich dwóch albo trzech filmów takiego smaczka odnośnie tego, co z tymi pecetami w ogóle się stanie i jakie mam zamiary wobec nich, co w ogóle chcę zrobić, nie? I teraz tak, zobaczcie sobie najpierw na załączony obrazek. I na tym obrazku wszystkie te moje komputery wylądowały w piwnicy. Już tłumaczę dlaczego. Przede wszystkim, nie wiem czy czegoś nie pominę, ale postarałem się chociaż to na chwilę zapamiętać, żeby móc wyjaśnić te pecety, co się z nimi tak naprawdę stało. Zaczniemy sobie najpierw od tego, którego przywiozłem ostatnio z wystawki. Wiecie co? Chodźcie może tu bliżej, bo nie chce mi się tak krzyczeć i mam wrażenie, że jest takie echo trochę. Jest jakby trochę lepiej, zaczynając sobie od peceta, którego wziąłem z wystawki dość niedawno. To z nim był taki problem, że po wyczyszczeniu całego go skurzu on nie chciał tak do końca jakby w pełni działać. Coś go tam ciągle blokowało, ciągle miał tam jakieś dziwne zwarcie. Ale przed samym czyszczeniem, gdy został odpalony, to normalnie się pokazał Windows Millennium, nie było tam żadnego problemu z tym. Następnie to został w nim wymieniony zasilacz. Zamówiłem do niego dwie kości RAM, jedną 128, jedną 64. Znalazłem SDR-y fajne, w dobrej cenie na eBayu. Podmieniałem też karty graficzne i tam jeszcze została bateria też wymieniona, pastylka. No to akurat to jest robota dla niemowlaka, więc pastylkę wymienić to jest 34 sekundy roboty, nie? I w każdym razie po tych wszystkich zmaganiach, jeśli chodzi o tego sprzęta z wystawki, ciągle się wiesza, ciągle coś w nim nie działa, a najbardziej zagadkowe jest to, że jak zakładam na niego obudowę, to po prostu wyskakuje błąd systemu i to jest tak na dobrą sprawę śmieszne, ale zarazem zastanawiające co najmniej, co się mogło i co się dzieje tak naprawdę z tym kompem. To był bodajże chyba jakiś tam 1.2 czy 1.6 ten AMD czy coś tam. Także już teraz Wam nie będę tych parametrów teraz wyszczególniał tutaj, jeśli chodzi o ten procesor w kompie powystawkowym, ale on ma ciągle jakieś dziwne wahania i po części ja się nie dziwię, że ci ludzie, właściciele tego komputera go wyrzucili na wystawkę, bo chyba oni sami mieli z nim jakiś problem, nie do końca taki jasny, nie? I co tak naprawdę go mogło blokować? Albo kondensatory są do wymiany wszystkie, albo jeszcze coś innego. Co tak naprawdę powiem Wam, że nie chciało mi się autentycznie dochodzić do tego, żeby dalej coś przy nim robić. I summa summarum skończył w piwnicy, tak jak reszta kompów, które widzieliście na załączonym obrazku. No nie. I teraz przejdźmy sobie do komputerka o nazwie Grzeczna Pani. Tak, to jest był jeden taki pecetek, który ostatnio przywiozłem z myślą, że będzie na części do tego powystawkowego kompa. A z tamtym komputerkiem jest jeszcze większy problem. Komputerek, co prawda, o takiej ksywce Grzeczna Pani, bo pewna pani po prostu mi go oddała za bombonierkę i kawałek tam jakieś opakowania kawy, więc nie było z tym problemu. Za całość wydałem może, nie wiem, 4,5 euro i to wszystko. I tak się dogadaliśmy z tą panią, że trzymała go w piwnicy, nie wiedziała po co i sobie myśli, a dobra, skoro pan chce, to niech pan weźmie, to jakaś drobnostka się przyda, typu bomboniarka, czekoladka czy coś tam. I fajnie, pojechałem, odebrałem, dostarczyłem czekoladę z kawą, wszystko było fajnie, patrzę sobie, komputerek wychodzi z założenia na to, że może być sprawny, skoro jest w całości i nic mu się nie dzieje. No dobra, podłączam. I co się dzieje? Wiesza się, raz się system uruchomił, potem znowu się nie uruchomił i też miał jakieś takie dziwne, podobne wahania nastroju, jak ten komp, który właśnie został zabrany z wystawki. Dobra, rozkręcam, w nim też wymieniam zasilacz, wyciągam ramy, przerzucam dyski, taśmy, wszystko. Raz się uruchamia, raz się nie uruchamia.
I po prostu to mnie już tak przerosło do tego stopnia z tymi dwoma komputerami, ale to jeszcze na tym nie koniec. Zostańcie, bo za chwilę będzie jeszcze ciekawiej trochę. Pomyślałem, że dobra, odstawię te kompy, nie wiem, no zobaczymy, może coś się uda. Mam w każdym razie pod ręką mnóstwo części, jeśli chodzi o tego kompa z wystawki i tego, który właśnie dostałem, ten, który ma ksywkę Grzeczna Pani, nie? I co się okazuje? No dobra, to w takim razie obydwa sprzęty odpuściłem już. Powiedziałem, nie będę tam do nich dochodził. Nie wiem, co tam się dzieje. Jakieś mają dziwne wachlojki, tak dalej. Nie chce mi się tych ich dziwnych nastrojów ogarniać, więc zostawimy ten temat na kiedy indziej. Może jak będę miał jakąś większą chemię do tych kompów, to po prostu przysiądę przy nich i zrobię może z tym jakiś porządek, albo i nie. Ale sobie pomyślałem tak, przecież jeszcze mam 486 DX-a, jeszcze mam 386 tak samo DX-a. Tam jednemu widzowi podesłałem zdjęcie tej płyty głównej od tego 386 i okazuje się, że tam jest jakaś super wypas, płyta główna, bodajże chyba 40 MHz procek, ale w każdym razie jakiś tam zaawansowany procek siedzi w tym 386. I tak, zaczynając najpierw od tego 386, to problem był taki, że on się resetował cały czas. Bateria była wylana. Wyjąłem z niego baterię, wylutowałem, tak, przyniosłem sobie stację lutowniczą. Wow, wyjąłem tą baterię, wylutowałem, fajnie wszystko tam obczyściłem zmywaczem hamulcowym po płycie głównej, żeby ten cały elektrolit wyczyścić. Dobra, udało się, wszystko wyczyszczone. I co robić dalej? Dobra, w takim razie jeszcze mi tam doradził, żeby wszystkie te układy, cache. Nie wiem, jak to się po angielsku wypowiada. Po prostu cache. CACHE. Te wszystkie układy, żeby poprzerzucać. I wyrzucić co najwyżej te, które są w 386, bo one mogły być uszkodzone od właśnie tego elektrolitu, który z niego baterię wylewał. To sobie myślę, to przerzucę te wszystkie układy z cache z 486 do 386. Dziwię się, że jeszcze się nie pogubiłem w tym. Wy może już tak, ale. Jakby co, to sobie, no, słuchaj dalej ten film, nie? Poprzerzucałem układy z 486 do 386, dalej HD i kamieni kupa. Nic się nie uruchamia. Resetuje się, jak się resetował, tak się resetuje cały czas. I tak naprawdę kombinowane było. Odłączenie tej karty, odłączenie tej, przerzucenie tej, a może włączenie tamtej, a może podłączenie tego, a może tak. 1 248 321 kombinacji. I dalej HD i kamieni kupa. Następnie przechodząc do 486. 486 było wiadome od samego początku, jak tylko został podłączony, że ma uwaloną baterię Dallas. Tak sobie patrzę u spodu tej płyty głównej, no ten Dallas, żeby go tak wyciągnąć, to tak średnio bym powiedział. To by musiała być jakaś wrzaskosysarka, czy lutownicowysysarka, żeby to zrobić. Ja wiem, że to są tanie rzeczy i można w jakimś chińskim sklepie kupić takie wysysarki fajne i nie byłoby problemu takiego Dallasa dać jakiś zamiennik, mimo że tam już mi też polecaliście jakieś te baterie. Tylko problem polega na tym, że ja się sam nie czuję na siłach, żeby to robić, dlatego. Być może ten odcinek jest taki kompromitujący trochę, może nie, no zależy jak zostanie odebrany, ale mimo wszystko jakiś kawałek wyjaśnienia Wam się należy, co dalej z tymi komputerami i co się możecie spodziewać. I dobra, w takim razie odpuściłem 386, odpuściłem 486, bo jak sobie zobaczyłem na eBayu, po ile takie komputerki, same skrzynki chodzą, to okazuje się, że taki 386 czy 486 nie są to drogie sprzęty. Za 100 euro da się naprawdę fajnie wytłuszczony zestaw kupić. Samą skrzynkę oczywiście, bez monitora, bez klawiatury. No nie jest źle, bym powiedział. Ceny są znośne, przystępne. Za 100-150 euro to można obudowę desktop kupić albo wolno stojąca. Tak jest, tak jest. Sobie myślę, to odpuszczę sobie te kompy i do widzenia z nimi. Nie ma co szukać i jakichś tam alpejskich kombinacji dalej w nich wykonywać. I co? Suma summarum, podsumowanie jest tego takie. Wyjąłem swój działający 286, tak, mam jeden fajny 286 działający, stoi właśnie na biurku za kamerą, jeszcze go nie widzicie.
I sobie myślę, że może, jak mam tam mnóstwo różnych jakichś ciekawych części, komponentów z tych starych PC-tów, które wylądowały w piwnicy, to może coś przerzucę do swojego 286, żeby go troszkę podrasować. Bo okazuje się, że on już też jest dobrze wytłuszczony w karty. Ma kartę dźwiękową, ale nie ma sterownika do niej. Fajnie, brawo ty. I okazuje się, że on ma tam tylko cztery bramki na pamięć. Myślałem, że ma trochę więcej, żeby go rozszerzyć tak do 8 mega, ale to jest niewykonalne. Chyba, że są jakieś, nie wiem, SIMy podwumegowe, ale wątpię. W każdym razie mój 286 jest sprawny. Ten, który już długo jest tutaj ze mną. No i okazuje się, że jednak wszystkie podzespoły, które wylądowały w piwnicy, z pozostałych kompów raczej nic się do tego 286 nie nada. Ewentualnie mogę wyrzucić z niego tą stację 525 i wrzucić jakiegoś napęda CD, ale to też nie wiem, czy to będzie kompatybilne z DOS-em przede wszystkim. No i summa summarum zostało tak, że po prostu biurko zostało puste i nie mam dla Was nic do zaprezentowania. Ostatnie jeszcze zdanie, jakie chciałbym powiedzieć, to jest ten Commodore PC35 3 chyba, nie, przepraszam, PC335, jakieś takie oznaczenie ma. Z tym Commodorkiem jest taki problem, że z niego nie startuje DOS i najprawdopodobniej by DOS-a trzeba było w nim grać od nowa, ale nie dość, że ja nie mam warunków technicznych do tego, żeby takiego DOS-a przerzucić z nowszego kompa, z nowszego na dyskietkę, by trzeba było poprzez USB, Anschluss, kupić właśnie sobie stacyję na dyskietki i wtedy ewentualnie przerzucać, nie? Bo tak to w tym momencie, jak mam tylko czytniki kart zwykłych, no to raczej nie przerzucę nic na dyskietkę, żeby można potem było odczytać na starej daty komputerze, co nie? Więc to jest takie sobie fajne podsumowanie, troszkę z tymi pecetami takie średnie, ja wiem. PC-ciarze nie będą zadowoleni z tego vloga, ale amigowcy jak najbardziej, bo tutaj ten kącik wygląda dobrze. Może tak zostać. Jeszcze parę rzeczy dojdzie. Jeszcze mam tutaj w planach parę sobie takich ciekawych ustawień porobić, takich fajnych odskulskowskich, bym mógł powiedzieć. Ale mimo wszystko, jeszcze tak na podsumowanie, na zakończenie tego odcinka pokażę 286 swój. I to jest ten mój niezniszczalny 286, który cały czas działa. Jedyny jego problem to jest taki, że trzeba wpisywać właśnie parametry dysku ręcznie, żeby móc uruchomić DOS-a. I plany miałem takie właśnie, żeby tą stację wywalić i wstawić tutaj właśnie jeden z napędów DVD, które było z komputera pod tytułem Miła Pani, nie Starsza Pani, tylko Miła Pani, ta. Bo ta stacja raczej 5.25 nie będzie tutaj miała zastosowania w tym kompie. I jeszcze sobie tak myślę, żeby zamiast stacji zamienić ją na goteka. Ciekawe, czy by goteka w ogóle tutaj wykrywał. Jeżeli używacie goteki w starych PC-tach, to powiedzcie, jak to się sprawuje i ciekawe, czy on będzie wykrywalny, nie? To może na kiedy indziej takie coś, ale jeszcze pokażę z tyłu, jakie ma wyposażenie. Rzućcie sobie tak okiem. O, proszę. Czyli tak, jest dźwiękówka, jest monitor. Jest port na joystick, mimo że są już tutaj dwa. Jeden jest w karcie dźwiękowej. No w sumie to ja widzę cztery takie same. Dobre, można cztery joysticki naraz popodłączać. 286 działa i jedynie co jeszcze na pamiątkę zostało to o i monitor, który stoi w rogu, znaleziony właśnie też na wystawce razem z tym AMD powystawkowym. Monitor się sprawuje dobrze, więc nic mu na razie nie dolega. I teraz tak, chciałbym jeszcze takie dwa, trzy słowa dodać podsumowania do tego, patrząc po tym, jak te komputerki wylądowały u mnie w piwnicy, to przede wszystkim tak. Będę miał teraz mnóstwo części pod dostatkiem, gdyby znowu jakiś fajny pecetek wpadł w ręce, a znając tutejsze życie o okolice, pewnie znowu będę miał jakiegoś niefarta i znajdę jakiś sprzęt na wystawce, to będę miał od razu części pod dostatkiem, gdyby coś tam. Bo tam są bodajże cztery dyski twarde, na jednym jest właśnie Millennium, na drugim jest XPEC, na trzecim jeszcze coś tam i na czwartym jeszcze coś tam. I tak by to wyglądało. Jeżeli ktoś z Was potrzebowałby jakiejś części do starych właśnie kompów, to chętnie zapraszam. Linki macie w opisie, można się do mnie odezwać.
I przede wszystkim wymieniamy się sprzęt na sprzęt. Ostatnio Marcin do mnie napisał, który chciał kupić ode mnie Amigę chyba 500 albo 600. Ja mu mówię, no sprzedaż to raczej nie, bo dużo też mi piszecie, Giera, sprzedałbyś to, czy sprzedałbyś tamto. Odpowiadam, że nie, ale zamiany tak. Zamiany sprzęt na sprzęt. Jeżeli macie jakieś joysticki w boxach albo jakieś inne fajne dzikie węże, które mogą się nadać do Amigi, no to piszcie, to nie ma problemu żadnego, coś możemy wymyśleć, jeżeli jakieś części byście chcieli potrzebować. Zapytaj mnie, ja sprawdzę, czy mam i wtedy nie ma problemu, nie? I jest teraz naprawdę mnóstwo części do starych kompów w piwnicy. Podejrzewam, że chyba się już troszeczkę zestarzałem, żeby móc mieć tą chemię w sobie, żeby ogarniać tego typu rzeczy. Ale jeśli chodzi o Amigi, to wszystkie działają. Wszystkie działają. Tutaj przekręcisz śrubką 2-3 razy i wszystko działa. W pecetach jest bardzo średnio, w starych pecetach. One nie są takie super fajne do grania i obserwowania. To nie wystarczy. Teraz rozumiem słowa pana Maxsofta, który kiedyś powiedział: precz z PC, sram na PC, tak? Nie nadaremno jest ten kod w domanie na 7 żyć, sram na PC. Do zobaczyska w kolejnych odcinkach.